Otwieram posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Witam wszystkich Państwa posłów. Witam również kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W szczególności bardzo serdecznie witam panią profesor Julię Przyłębską. Serdecznie witam pana profesora Henryka Ciocha. Witam pana profesora Lecha Morawskiego. Witam pana profesora Mariusza Muszyńskiego. Witam pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego. Witam ponadto wszystkie osoby uczestniczące w dzisiejszym posiedzeniu komisji. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia został Państwu, paniom i panom posłom dostarczony. Przechodzimy zatem do jego realizacji, to jest do zaopiniowania wniosków w sprawie wyboru na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Lista kandydatów zawarta jest w druku numer 56. Panie przewodniczący, ja w kwestii formalnej. Proszę bardzo. Jeszcze przed posiedzeniem komisji został złożony wniosek przez Klub Nowoczesnej w sprawie odroczenia spotkania naszego dzisiejszego. Czy moglibyśmy poznać rozstrzygnięcie w tej materii? Czy mogłabym przedstawić argumentację? Nie widzę powodów do tego, by wniosek ten był uwzględniony. W moim przekonaniu zmierza on do nieuzasadnionej przewlekłości postępowania. Panie przewodniczący, w takim wypadku chciałabym jeszcze złożyć wniosek o skierowanie odwołania od pana decyzji do prezydium. Swój wniosek argumentuję tym, że przede wszystkim zostało do wiadomości publicznej podana informacja o tym, że Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie w trybie zabezpieczającym przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego, wzywając Sejm Rzeczpospolitej Polskiej do nieprocedowania w kwestii opiniowania, w kwestii wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym także przypomnieć, że uchwały, które zostały podjęte podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu, nie mają żadnej podstawy prawnej. Wynika to z szeregu norm prawnych, przepisów konstytucji, chociażby także powoływanej się przez państwa w opiniach prawnych uzasadniających rzekomo właśnie procedowanie w kwestii tych uchwał, w której się państwo powoływali chociażby na zasadę dyskontynuacji. Mówili państwo, że Sejm siódmej kadencji, jeżeli nie podjął podczas kadencji Sejmu siódmej kadencji, nie została podjęta decyzja o odebraniu ślubowania przez prezydenta Rzeczpospolitej, to znaczy, że ci sędziowie nie zostali wybrani. Państwo tak argumentowali, że właśnie świadczy to o tym, że no właśnie o tym, że istnieje zasada dyskontynuacji. Jeżeli jakiś proces nie został zakończony przez Sejm siódmej kadencji, no to już nie ma racji bytu podczas kadencji Sejmu ósmej kadencji i w tym momencie państwo procedują w kontynuacji do uchwał, które podejmował Sejm ósmej kadencji, a ingerował w uchwały Sejmu z siódmej kadencji. Chociażby ten argument proszę rozważyć. Proszę także podać podstawę prawną dzisiejszego procedowania. Państwo procedują na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przyjętej głosami Platformy Obywatelskiej, czy państwo, którą uważają państwo za niekonstytucyjną, czy może państwo procedują na podstawie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która jeszcze nie weszła w życie, bo wejdzie dopiero 5 grudnia. Najwyższym aktem prawnym regulującym organizację wewnętrzną i tryb postępowania w Sejmie jest regulamin Sejmu i w oparciu o regulamin Sejmu proceduje dzisiejsza komisja. Regulamin Sejmu, w związku z tym, materia dotycząca wniosków i opiniowania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego jest regulowana zarówno w państwa ustawie, jak i w ustawie Platformy Obywatelskiej, jak i w regulaminie. Bardzo proszę, więc nie jest to wyłączna materia regulaminowa. Pani zabierała głos w kwestii formalnej. Tak, jest to jeden z argumentów. Swój wniosek zostanie rozstrzygnięty. Jeszcze raz. Mój wniosek jest to odwołanie się od decyzji pana przewodniczącego do prezydium. I jeszcze raz wnoszę o to, aby
odroczyć dzisiejsze obrady do czasu wydania orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny, zarówno tych, które zapadną w dniu 3 grudnia, jak i 9 grudnia. Rozumiem, zapadł wniosek formalny o przerwę w obradach komisji. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku, a więc za ogłoszeniem przerwy? Kto jest temu przeciwny? Dziękuję. Przystępujemy zatem do procedowania. Ja jeszcze złożyłam wniosek o odwołanie do prezydium. Droga formalna jest taka, że głosowanie i jeżeli ono nie przejdzie, to jeszcze odwołanie do prezydium. Głosowanie odbyło się. Komisja zdecydowała o dalszym procedowaniu. Składam odwołanie do prezydium. Jeszcze raz wniosek formalny. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, ja jednak bym prosił, żeby pan odniósł się do postanowienia 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zalecają, wzywają Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego właśnie do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia. Ja chciałbym tylko zacytować bardzo krótko 3 zdania, że dokonanie wyboru przez Sejm kolejnych 5 sędziów przed wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny byłoby nie do pogodzenia z kompetencjami Trybunału jako jedynego organu powołanego do orzekania w sprawie zgodności z ustaw konstytucją, artykuł 188 Konstytucji. Trybunał jest władzą sądowniczą odrębną i niezależną od innych władz, artykuł 173 Konstytucji. Tymczasem wybór kolejnych 5 sędziów przed Sejm spowoduje, że wyrok Trybunału bez względu na jego treść pozbawiony byłby efektywności. Myślę, że jako Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie możemy przejść do porządku dziennego przed takim postanowieniem wydanym przez 11 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Czy w związku z tym pan formułuje jakiś wniosek formalny? Chciałbym, tak, wniosek formalny o odroczenie dzisiejszej, o przerwę w dzisiejszym posiedzeniu i jego ewentualne wznowienie po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia o zgodności z konstytucją wyboru 5 sędziów. Ten wniosek o tej treści był przed chwileczką przegłosowany przez Wysoką Komisję. Jeżeli ktoś jeszcze z wnioskiem formalnym... W kwestii formalnej również. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, jest na sali 2 wicemarszałków Sejmu, czyli organu prezydium Sejmu. I wszyscy zostaliśmy przez Trybunał Konstytucyjny zobligowani do tego, żeby wstrzymać wszelkie działania zmierzające do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pismo takie otrzymał marszałek Sejmu, więc myślę, że również członkom prezydium Sejmu jest ono znane. Sprawa jest proszę, znana. Ale proszę mi nie przerywać, panie przewodniczący. I w związku z tym całe nasze działanie jako komisja jest organem Sejmu i pan jest przewodniczącym tej komisji, łamie prawo poprzez naruszanie kodeksu postępowania cywilnego. Zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu, które pan zna, otrzymał pan je od pana przewodniczącego Wilka, jak również otrzymali je kandydaci zgłaszani przez państwa, a otrzymało je większość posłów. Jak ktoś jeszcze chciałby, może się z tym zapoznać. Jest również na stronach Sejmu dostępne, Sejmu może nie, ale w stronach Trybunału Konstytucyjnego i nie powinniśmy procedować w zagrożeniu sankcją, bo przecież zarówno pan jako szef komisji, jak i marszałek Sejmu będzie mógł mieć za to sankcję poprzez nieprzestrzeganie zabezpieczenia. Może ja nie będę czytał państwu uzasadnienia, bo ono jest dość długie. Jest znany ale może proszę jednak, się ograniczyć do wniosku ale formalnego. Może jednak członkom komisji postanowienie przeczytam. Trybunał Konstytucyjny postanawia na podstawie artykułu 755 paragraf 1 panie i artykułu pośle, panie 730 pośle, proszę nie odczytywać. Proszę, w tej chwili jesteśmy w miejscu, kiedy się składa wnioski formalne. Proszę o wniosek formalny. Listopada 1960. Proszę o wniosek formalny. Za chwilkę uzasadniam. Ja nie słyszałem wniosku formalnego. Panie przewodniczący, o niezwłoczne przystąpienie do procedowania 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym postanawia
zabezpieczyć wniosek grupy posłów. Ale pan powtarza wcześniejszy wniosek Sejmu RP do powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia w sprawie o sygnaturze akt K34/15. Dziękuję bardzo panu posłowi. Udzielam głosu panu posłowi Jaworskiemu. Proszę bardzo, ale pan poseł Jaworski. Proszę zwrócić uwagę, że dziękuję za udzielenie głosu. Łącznie z marszałkami Sejmu dostali tę informację. Panie pośle, no bardzo bym prosił szanować jednak głos przewodniczącego. Panie przewodniczący, po raz pierwszy na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dochodzi do sytuacji, że posłowie podważają prawomocność funkcjonowania Sejmu i posłów. Pierwszy raz słyszę takie bzdury, że uchwały czy ustawy Sejmu są nieważne albo nie mają mocy prawnej. Po raz pierwszy dochodzi do takiej sytuacji, że jakiekolwiek inne ciało nakazuje posłom zachowywanie się inne niż zostali do tego upoważnieni przez swoich wyborców. W związku z tym, panie przewodniczący, proszę o natychmiastowe przejście, to jest wniosek formalny, do dalszego procedowania. Dziękuję. Proszę się odnieść do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma pora i miejsce na to. To nie jest pani jest posłem, a nie w tej chwili przedstawicielem czy rzecznikiem prasowym Trybunału Konstytucyjnego. Proszę się zastanowić, co pani w tej chwili robi. Staje na straży. Drodzy państwo, skoro nie ma wniosków formalnych, prokuratorze, i znam swoją rolę. Na posiedzenia Sejmu. Nie ma posiedzenia. Znam swoją rolę. I znów pali kociarz. Pani poseł, proszę, pali kociarz. Drodzy państwo, proszę o chwilę spokoju. Proszę zabierać głos po udzieleniu go przez przewodniczącego. Wnioski formalne proszę konstruować w sposób zwięzły, a nie poprzez odczytywanie elaboratów. Bardzo proszę. Poddaję wniosek. Nie, ale zanim się zgłosił tutaj pan poseł, zgłaszała się pani marszałek. Wcześniej był wniosek o niezwłoczne przystąpienie do procedowania. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za tym, aby komisja przystąpiła do niezwłocznego procedowania? Kto jest za? Panie przewodniczący, nie można procedować nielegalnie w Sejmie. Chciałem tylko panu przypomnieć. Ale państwo... Panie przewodniczący, najmocniej przepraszam. Proszę państwa, bardzo przepraszam. Kto jest przeciw? Nie może być tak, że grupa posłów zorganizuje całą pracę. Proszę się zgłaszać i uzyskiwać głos od przewodniczącego. Kto się wstrzymał od głosu? A pani? Nie, to jest. A teraz już się skończył, pani kapitan. Ale pan też nie uzyskał prawa do głosu. 14 posłów za kontynuowaniem prac, 8 przeciw, 2 się wstrzymało od głosu. Decyzja Wysokiej Komisji obliguje mnie do kontynuowania dalszych prac. Proszę przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Marka Asta, o przedstawienie kandydatury pana profesora Henryka Ciocha. Uniemożliwia zabranie głosu. Bardzo proszę, panie pośle. Pan poseł Marek Ast. Proszę o przedstawienie kandydatury pana profesora Henryka Ciocha. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo, mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego. Przepraszam, tak. Pana posła bardzo. Piotra Pszczółkowskiego, może pan będzie precyzyjny. Przepraszam bardzo, wnioskuję w tym momencie i mam zaszczyt przedstawić kandydaturę do na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Henryka Ciocha. Henryk Cioch urodził się 30 lipca 1951 roku w Lubaczowie. W 1973 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W 1982 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W latach 1984-1985 przebywał na rocznym stypendium Fundacji Hertz Stiftung na Uniwersytecie w Bonn. W
1996 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy habilitacyjnej na temat Fundacje w ujęciu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym. W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W latach 1973-2012 był asystentem, adiunktem, a następnie profesorem Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym od 2006 roku kierował Zakładem Prawa Spółdzielczego i Organizacji Spółdzielczości. Od 1997 roku pracuje na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na stanowisku profesora zwyczajnego i kierownika pierwszej katedry prawa cywilnego. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w latach 2002-2004 oraz dyrektora Instytutu Prawa Prywatnego w latach 2001-2008. W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego, spółdzielczego i fundacyjnego. W 1978 roku po odbytej aplikacji sądowej zdał egzamin sędziowski. Od 1997 roku wykonuje zawód adwokata. Dwukrotnie był ekspertem prezydenckiego zespołu powołanego do przygotowania projektu ustawy prawo spółdzielcze w latach 2003-2004, 2006-2007. Był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości zespołu do opracowania ustawy o spółdzielni europejskiej. W latach 2006-2007 był przedstawicielem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a następnie w Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2010-2011 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W 2011 roku został wybrany senatorem 8 kadencji Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Mandat senatora sprawował społecznie, pracując w Komisji Budżetu i Finansów oraz kierując senackim zespołem spółdzielczym. Był również przedstawicielem Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Henryk Cioch jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Andrzeja Jaworskiego, o przedstawienie wniosków w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, panią profesor Julię Przyłębską. Pan sędzie. Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałbym przedstawić, mam zaszczyt, panią Julię Annę Przyłębską z domu Żmudzińska, urodzona w 1959 roku w Bydgoszczy. W 1982 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej dotyczącej pojęcia dóbr osobistych. W czasie studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W 1988 roku po odbyciu aplikacji sędziowskiej i asesury w pionie cywilnym Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu została sędzią Sądu Rejonowego w Poznaniu w Wydziale Cywilnym Nieprocesowym. Od 1991 roku do 1998 orzekała najpierw jako sędzia delegowany, a następnie sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. W latach 1990-1992 była przewodniczącą Rady Pracowniczej w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. W latach 1990-1997 była członkiem i zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu. W latach 1998-2007 po zrzeczeniu się stanowiska sędziego pracowała w służbie dyplomatycznej jako konsul i dyplomata, radca ambasady w ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii i Berlinie. Jako przedstawiciel ambasady Rzeczypospolitej była członkiem grupy negocjacyjnej dotyczącej odszkodowań z tytułu pracy przymusowej, odpowiedzialna za współpracę rzecznika interesu publicznego z Urzędem do Spraw Akstazji, doprowadziła do nawiązania kontaktów obu urzędów, a później koordynowała współpracę z IPN. Była członkiem zespołu do spraw pozyskiwania informacji przez obywateli polskich z archiwum Faorusem
doprowadziła do zwrotu w 2006 roku nieruchomości nabytej przez rząd RP w 1939 roku na budowę Instytutu Polskiego w Berlinie. Przygotowywała dla MSZ analizy prawne z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego. W latach 2005-2007 koordynowała rozmowy w sprawie odszkodowań związanych z działaniami III Rzeszy oraz przyznania Polonii w Niemczech statusu mniejszości. Oznaczona medalem Stowarzyszenia Żydów Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej poszkodowanych przez III Rzeszę. W 2007 roku na podstawie postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego wróciła na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu w Wydziale 8 Ubezpieczeń Społecznych, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej wydziału. Od 1 lipca 2015 roku jest przewodniczącą Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Brała udział w stażach europejskich oraz konferencjach na temat prawa krajowego i europejskiego. Zna bardzo dobrze język angielski i niemiecki. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, że pani Julia Anna Przyłębska jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana posła Andrzeja Matusiewicza o przedstawienie kandydatury pana profesora Lecha Morawskiego. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, pan profesor Lech Morawski urodził się 14 września 1949 roku w Bydgoszczy. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1972 roku. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym. Przez wiele lat był kierownikiem Katedry Filozofii i Teorii Prawa i Państwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorem 8 książek i podręczników oraz ponad 80 artykułów i innych publikacji, w tym szeroko znanych i wielokrotnie wydawanych monografii i podręczników, takich jak Główne problemy współczesnej filozofii prawa, Warszawa 2005, 5 wydań, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, 4 wydania, czy mający już 15 wydań podręcznik Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2013. Jego książka Zasady wykładni prawa jest od lat bardzo często cytowana w orzecznictwie polskich sądów, zaś podręcznik Wstęp do prawoznawstwa jest podstawą nauczania na wielu polskich uniwersytetach. Profesor Lech Morawski zajmuje się podstawowymi problemami współczesnej filozofii prawa, a zwłaszcza problematyką państwa prawa, aktywizmu sędziowskiego, precedensu sądowego, zasad prawnych, postępowania dowodowego i wykładni prawa. W ostatnim czasie ważne miejsce w jego twórczości naukowej zajmują analizy dotyczące podstaw filozoficznych prawa międzynarodowego, kwestie związane z suwerennością współczesnych państw, integracją europejską oraz zagadnieniami etosu nauki akademickiej. Był stypendystą Fundacji Humboldta oraz wielu uniwersytetów, m.in. Uniwersytetów Kiel i Bochum, Niemcy, Sydney, Australia, Glasgow i Hull, Wielka Brytania, Lund, Szwecja, Leuven, Belgia. Brał udział w realizacji wielu prestiżowych projektów międzynarodowych, w tym dotyczących precedensu sądowego oraz aktywizmu sędziowskiego pod kierownictwem McCormicka, Summersa i Pecznika. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Za swoją rozprawę habilitacyjną, argumentację racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988, otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Państwa i Prawa. Profesor Lech Morawski był promotorem kilkunastu rozpraw doktorskich, kilkuset prac magisterskich i licencjackich oraz recenzentem kilkudziesięciu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Profesor Lech Morawski jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika Prawo i Więź.
blisko współpracował ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, biorąc udział w organizowanych przezeń sympozjach i konferencjach. Był również członkiem zespołu ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, świętej pamięci doktorze Januszu Kochanowskim, przygotowywał ekspertyzy dla Biura Analiz Sejmowych i prowadził wykłady dla asystentów w Sejmie. W latach 1972-1974 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz zdał egzamin sędziowski. Jest arbitrem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2014-2015 był sędzią Trybunału Stanu. W związku ze swoją działalnością w strukturach Solidarności na mocy decyzji Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy otrzymał status pokrzywdzonego zaświadczenie Instytutu Pamięci Narodowej nr 93 z 2005 roku. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan profesor Lech Morawski jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana posła Andrzeja Jaworskiego o przedstawienie kandydatury pana profesora Mariusza Romana Muszyńskiego. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo. Pan Mariusz Roman Muszyński ma 51 lat, jest doktorem habilitowanym prawa, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Toruniu uczęszczał też na aplikację prokuratorską pozaetatową. Profesor Muszyński specjalizuje się naukowo w prawie publicznym, zarówno międzynarodowym, jak i państwowym, w tym również w prawie Unii Europejskiej oraz polskim i niemieckim prawie konstytucyjnym. Jest autorem oraz współautorem blisko 200 publikacji naukowych i prasowych. Publikował w Polsce i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i na Ukrainie. Wiele z nich dotyczyło funkcjonowania państwa w środowisku prawnym. Jest redaktorem naczelnym rocznika Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych oraz członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych w wielu czasopismach naukowych, polskich i zagranicznych. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowego International Law Association. Posiada doświadczenie dydaktyczne. Prowadzi wykłady od 2002 roku. Prócz uniwersytetu wykłada też problematykę prawa na uczelniach prywatnych i gościnnie na uczelniach zagranicznych. Na uniwersytecie pełnił też funkcję kierownika katedry oraz prodziekana do spraw współpracy międzynarodowej. Kandydat posiada doświadczenie w pracy w administracji centralnej. Był zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowiskach prawnych, w tym był kierownikiem działu prawnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Pełnił też funkcję przedstawiciela ministra spraw zagranicznych do spraw współpracy polsko-niemieckiej. Był przedstawicielem rządu Rzeczypospolitej Polskiej w niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. Kandydat posiada też doświadczenie eksperckie. Był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2007-2009, a także wielokrotnie ekspertem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podkomisji sejmowych, jak i Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Działał też na forum organizacji pozarządowych. Był przewodniczącym zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie. Sejm dwukrotnie obdarzył go zaufaniem, wybierając go na członka Trybunału Stanu na kadencję 2011-2015 oraz na funkcję zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu w 2015 roku. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Mariusz Roman Muszyński jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana posła Marka Asta o zaprezentowanie pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego. A potem Wyszyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, mam zaszczyt przedstawić kandydaturę pana posła mecenasa Piotra Pszczółkowskiego.
Pan Piotr Pszczółkowski urodził się w dniu 23 sierpnia 1970 roku w Łodzi. W latach 1989-94 studiował i ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w systemie dziennym. Przez cały okres studiów otrzymywał stypendium naukowe, otrzymywał także nagrody rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską napisał na temat instytucja zatrzymania w polskim prawie karnym procesowym. W Katedrze Prawa Karnego Procesowego pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Janusza Tylmana. Praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą. W latach 1994-98 odbywał czteroletnią aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, zakończoną egzaminem adwokackim złożonym w 1998 roku z wynikiem celującym. Od 1990 roku jako członek Izby Adwokackiej w Łodzi prowadzi nieprzerwanie praktykę ogólną w obszarze prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Zajmuje się szkoleniem pracowników korporacyjnych z podstaw prawa i zagadnień etycznych. Sprawował i sprawuje obowiązki patrona wielu aplikantów adwokackich, obecnie adwokatów i aplikantów Izby Adwokackiej w Łodzi. W samorządzie zawodowym pełnił funkcję członka Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Łodzi oraz zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W ostatnich latach zajmował się prawnymi aspektami katastrofy smoleńskiej. Pełnił i nadal pełni obowiązki pełnomocnika kilkudziesięciu osób wykonujących prawa pokrzywdzonych, ponad 20 ofiar katastrofy w postępowaniach karnych prowadzonych przez wojskowe i powszechne jednostki prokuratury. W 2015 roku został posłem siódmej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz przewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz delegatem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej do Krajowej Rady Prokuratury. Jest bezpartyjny. Zarówno wykształcenia, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Piotr Pszczółkowski jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram łączną dyskusję w sprawie wniosków. Proszę bardzo, pan poseł. Szanowny panie przewodniczący, wysoka komisjo. Po pierwsze chciałbym stwierdzić, że obecna procedura nie spełnia standardów praworządnego wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest więc możliwe przeprowadzenie również tego posiedzenia i każdy udział w tej procedurze jest legitymizacją działań niezgodnych z prawem. Chciałbym również powiedzieć i poprosić pana przewodniczącego o zarządzenie przerwy w celu dostarczenia wszystkim członkom Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia wczorajszego, w którym Trybunał postanowił zabezpieczyć wniosek grupy posłów przez wezwanie Sejmu RP do powstrzymania się od dokonywania czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny. To już było. Pan podjął wniosek. Ostatecznego orzeczenia w sprawie, która została przed Trybunał wniesiona. Chciałbym również powiedzieć, że nie wiem w oparciu o jakie podstawy prawne w tej chwili procedujemy. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że uchwalona w ekspresowym tempie ustawa z 19 listopada miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze przed jej wejściem w życie, 25 listopada, Sejm przyjął w ciągu kilku godzin uchwały deklarujące, że wcześniejsze uchwały wybory sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 8 października są pozbawione mocy prawnej. Jako uzasadnienie do podjęcia uchwały wnioskodawcy wskazali nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli. Tym samym, co jest dziwne, Sejm wprowadził de facto nową przesłankę skrócenia kadencji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie sytuacje dotyczące podstaw wygaśnięcia mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego zostały przewidziane przez ustawę w artykule 36. Wprowadzenie zatem dodatkowych nadzwyczajnych sytuacji utraty urzędu przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego na podstawie uchwał o pozbawieniu mocy prawnej wyboru sędziego narusza podstawowe zasady hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego, jak również stanowi obejście obowiązujących norm prawnych. Dzisiaj również się odbyło spotkanie konsultacyjne u pana prezydenta Andrzeja Dudy, które miało, rozumiem, na celu również skonsultowanie tej sytuacji, w jakiej znalazła się Wysoka Izba i w jakiej znalazły się bezprawne działania, które podejmuje Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, jak i Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Również chciałbym poinformować, że
Nigdzie oficjalnie nie został opublikowany termin na zgłaszanie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Myślę tutaj przede wszystkim o stronie internetowej, co również wyczerpuje taką sytuację, iż mamy do czynienia z nietransparentnym procesem w tej chwili wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prowadzona procedura wyboru kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest realizowana również wbrew terminom wyznaczonym przez ustawę z 19 listopada 2015 roku, która przewidywała 7-dniowy termin od wejścia w życie ustawy, to jest od 5 grudnia 2015 roku, na składanie wniosków w sprawie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której w systemie prawnym funkcjonuje szereg sprzecznych ze sobą norm, których część będzie w najbliższym czasie przedmiotem kontroli ze strony Trybunału Konstytucyjnego podczas rozpraw w dniach 3 i 9 grudnia 2015 roku. Wbrew temu, co wynika z uzasadnienia ustawy z 19 listopada, jak również uchwał z 25 listopada 2015 roku, ocena zgodności z Konstytucją podstawy prawnej podjęcia uchwał z 8 października należy jedynie do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym również już w tej chwili, odnosząc się do zgłoszonych kandydatur, powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym. Wyjątkowym, związanym z tym, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłosił na stanowisko członka Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, urzędującego, posła aktualnej kadencji, pana Piotra Pszczółkowskiego, który jest równocześnie członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu 8 kadencji. Czy jak rozumiem, pan Piotr Pszczółkowski, pan poseł Piotr Pszczółkowski będzie również głosował dzisiaj w tych działaniach bezprawnych, które pan przewodniczący swoim zachowaniem autoryzuje, nad swoją kandydaturą. Również kandydatura pana senatora Henryka Ciocha, senatora Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, jest dosyć kuriozalna. Pan senator Cioch właśnie przed chwilą, a dokładnie 10 listopada o północy, zakończył sprawowanie mandatu senatora. I w związku z powyższym obydwie kandydatury absolutnie nie wyczerpują możliwości, dzięki którym jest możliwe procedowanie, już abstrahując od tych wszystkich elementów, o których mówię. Chciałbym przywołać również pogląd pana profesora Garlickiego, w którym wskazywał on, że niełatwo jest bowiem przyjąć, że parlamentarzysta, założenie silnie związane ze określonym ugrupowaniem politycznym, może z dnia na dzień przekształcić się w apolitycznego sędziego. Pozostawiając w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość proponuje już, aby sędziami Trybunału Konstytucyjnego zostali aktywni politycy, w tym jeden aktywny polityk, były senator, który uczestniczył w tworzeniu aktów prawnych, będących przedmiotem kontroli które mogą być przedmiotem kontroli ze strony Trybunału, a tym samym będzie musiał się wyłączać z rozpatrywania wielu spraw zawisłych przed Trybunałem. Chciałbym w związku z powyższym, konkludując, poprosić pana przewodniczącego o ogłoszenie przerwy oraz przekazanie wszystkim członkom Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2015 roku, w którym Trybunał wezwał Sejm Rzeczpospolitej Polskiej do powstrzymywania się od dokonywanych czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny ostatecznego orzeczenia. Dziękuję bardzo. Wniosek pana posła był już przedmiotem głosowania w Wysokiej Komisji. Komisja zdecydowała o tym, żeby procedować dalej. Bardzo proszę, pan poseł. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym się skierować do pana z pytaniem, mianowicie o podstawy prawne dzisiejszego obradowania i opiniowania kandydatur osób na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Stoimy bowiem w sytuacji, że w pana przekonaniu dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją podjętych na ostatnim posiedzeniu uchwał, jak to zostało sformułowane, o stwierdzeniu braku mocy prawnej wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast, jako argumentację tychże uchwał została wskazana sytuacja, że sędziowie, czy tam jak zostało wskazane, osoby wybrane
nie mają statutu sędziego z tego powodu, że nie złożyły jeszcze ślubowania. I dotyczy to trzech osób. Natomiast pragnę Państwu zwrócić uwagę na brzmienie artykułu 21 ustęp 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który stanowi, że odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska. Czyli jeżeli przed odmową, która tak samo jest przed ślubowaniem, zrzeczy jest traktowane jako zrzeczenie się, to znaczy, że przed ślubowaniem osoby te mają status sędziego trybunału. Tak, odmowa złożenia, czyli przed ślubowaniem jest równoznaczna ze zrzeczeniem się. Czyli mieliśmy do czynienia z osobami, które miały status sędziego trybunału. I podejmowanie nawet najbardziej bzdurnych uchwał tego nie zmieni. Więc proszę o wskazanie podstawy prawnej dzisiejszego obradowania. Dziękuję bardzo. Z wnioskiem formalnym pan poseł Marek Ast. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Komisja, zgłaszam wniosek formalny, że w sytuacji, kiedy będą powtarzały się głosy odbiegające od meritum dzisiejszego posiedzenia, żaden z dotychczas zabierających głos posłów nie zwrócił się z zapytaniem do kandydatów czy o kandydatów, tylko mówi o sprawach, które już były rozstrzygnięte na posiedzeniu tej komisji. W związku z powyższym, jeżeli nie będzie głosów merytorycznych, proszę o niezwłoczne przystąpienie do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Jaworski zgłaszał się. Myślę, że... Przepraszam, bo pytanie moje jest w pełni merytoryczne. No jeśli pan... Ale pytanie nie do prezydium. Pytania mogą być do kandydatów, a nie do prezydium komisji. Ale odpowiedź na to pytanie warunkuje, czy będziemy zadawać pytanie kandydatom. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielanie głosu. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka to zawsze była komisja merytoryczna. I ja ze zdumieniem słucham wypowiedzi posłów, którzy nie wiedzą, dlaczego są na tej sali. Jeżeli ktoś mówi, że działa w czymś, co jest nielegalne, to powinien to zgromadzenie opuścić, jeżeli jest do tego przekonany, bo my jesteśmy przekonani, że wszystkie postanowienia, które są przez nas realizowane, są nie tylko prawne, ale są jak najbardziej właściwe. Po drugie, nie zdarzyło się jeszcze chyba nigdy na Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, żeby jakikolwiek poseł odmawiał jakiemukolwiek obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej ubieganie się o jakąkolwiek funkcję, jeżeli nie został ten człowiek pozbawiony praw obywatelskich. To jest kuriozum, które po prostu ośmiesza osoby, które wypowiadają tego typu sformułowania. W związku z powyższym, że cała wcześniejsza wypowiedź to jest powtórzenie tego, co było wcześniej, ja, panie przewodniczący, składam wniosek formalny o przejście do głosowania. Dziękuję. Panie przewodniczący, w jakim trybie była ta wypowiedź? Tu jest jakiś wniosek? Poddaję wniosek pod głosowanie. Przeciw, panie przewodniczący. Taki to był wniosek, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pan poseł Sanocki jeszcze chciał dłuższego czasu głos zabrać. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, halo. Panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie, no doprawdy znajdujemy się w głębokim kryzysie konstytucyjnym i rzeczywiście rację mają, tutaj pan poseł miał rację, że jest chaos prawny narasta, ale drodzy państwo, ten chaos został spowodowany bez wątpienia wyborem sędziów, których na miejsca, które się kończyła kadencja w kadencji ósmej Sejmu. Przez Sejm siódmej kadencji na miejsca, które się dopiero opróżniały podczas naszego legalnego działania jako Sejmu ósmej kadencji. No drodzy państwo, no błagam, żebyśmy tą walkę polityczną, którą tutaj uprawiamy, ja rozumiem jej reguły, ale bardzo proszę, żebyśmy jednak stonowali pewne rzeczy. Dlaczego? Mamy kryzys konstytucyjny. Ta sytuacja wynika z nieprecyzyjności konstytucji bezwzględnie. Bezwzględnie wynika z nieprecyzyjności oraz z tego, że niestety Sejm siódmej kadencji nadużył swoich kompetencji. Tak jest moja ocena jako posła, który tu pierwszy raz zasiada, posła niezrzeszonego. Zaraz będę kończył, panie Krzysztofie, panowie, szanowni państwo z Platformy, nie wyciągajcie tych rąk. Podnosicie, ale podnoście obydwie od razu. Podnoście obydwie.
Drodzy Państwo, bardzo proszę, żebyście Państwo umieli jednak przegrać, bo teraz ja odczytuję wszystkie działania rzeczywiście szybkie i prowadzone, powiedzmy... Pan głupoty opowiada. No tak, ale nie tylko pan ma prawo opowiadać głupoty, panie pośle Kropiwnicki, poseł niezrzeszony też może sobie porozmawiać. Szanowni Państwo, przede wszystkim przeczytałem postanowienie Trybunału. To postanowienie moim zdaniem jest kompromitujące. W pierwszym punkcie Trybunał pisze o powstrzymaniu się od wyboru posłów do momentu rozstrzygnięcia konstytucyjności ustawy z czerwca. Dlaczego Trybunał nie wydał takiego zakazu Sejmowi siódmej kadencji? Przecież to jest... Proszę, czemu pan takiego wniosku pańska partia nie złożyła? Dziękuję. Posłem. Drodzy Państwo, szanowni proszę państwo. O spokój na sali. Został pan szanowni państwo, szanowni państwo, rozpoznaje to postanowienie sędzia, który jest zainteresowany. Pan Rzepliński, rozpoznają to, to jest w ogóle skandal. Ja nie wiem, czy w ogóle kodeks cywilny ma zastosowanie w takich. No dobrze, pan tak uważa, ja na przykład mam wątpliwości. Proszę pana. Proszę nie przeszkadzać w wypowiedzi. Proszę nie przeszkadzać. Poza tym mamy kwestię fundamentalną. Naprawdę fundamentalną kwestię konstytucyjną moim zdaniem mamy tutaj, drodzy państwo, ponieważ jest pytanie, kto naprawdę jest reprezentantem suwerena? Reprezentantem suwerena jest Sejm. I moim zdaniem w artykule 4 Konstytucji, proszę pana. No niech pan czyta, bo ja umiem czytać, to zrozumiem. Artykuł 4 Konstytucji mówi reprezentantem, naród sprawuje bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli. My jesteśmy przedstawicielami. Proszę państwa, drodzy państwa, no naprawdę atmosferę, którą wprowadzacie, ja jestem po raz pierwszy posłem, jeśli taką atmosferę wyście tu wypracowali, Platformo Droga przez poprzednie kadencje, no to... Bo proszę pana, bo się piło. Proszę finalizować swoje wystąpienie, panie pośle. Drodzy państwo, panie przewodniczący, szanowni państwo, ja popieram wniosek pana tutaj posła Jaworskiego, żeby po prostu nie udzielać głosów, które nie prowadzą do niczego. Państwo zakłócacie procedowanie przez komisję. Został zgłoszony wniosek formalny o przystąpienie do głosowania. Został też zgłoszony wniosek formalny przeciwny. W związku z tym, żeby rozstrzygnąć, poddaję pod głosowanie. Został złożony wniosek formalny, poddaję go pod... Wnioski formalne mają pierwszeństwo przed innymi. W związku z tym... Zrozumiałem, jest wniosek przeciwny, pan chce uzasadniać wniosek? Proszę bardzo. Drodzy państwo, proszę o spokój, pan poseł chce uzasadnić wniosek przeciwny, proszę bardzo. Oczywiście, panie przewodniczący, wysoka komisja, no dochodzimy do jakiegoś kuriozum. Przedstawiciele większości, po tym jak wypowiedzi dwóch parlamentarzystów im się najzwyczajniej nie podobają, chcą po prostu zamknąć wysokiej komisji usta, tak żeby nie można było niewygodnych rzeczy słyszeć. No to chyba nie... Oto nieco starsze koleżanki walczyły przed 89 rokiem, żeby w wolnej Polsce, w demokratycznym parlamencie wybranym, zamykano usta posłów opozycji. Były dopiero dwa wystąpienia posłów Platformy Obywatelskiej. I to jest powód do tego, żeby zamknąć dyskusję, bo wam się nie podoba to, co przedstawiciele opozycji mówią. No nieraz tak jest, że się nie podoba, ale demokracja na tym polega, że się spieramy, tak? I tylko, że jeżeli zamykamy usta opozycji, to już nie ma demokracji, panie przewodniczący, to już nie ma demokracji. Z wnioskiem dziękuję formalny. Bardzo, wniosek formalny panie przewodniczący, jeszcze zgłoszony. Jeden wniosek formalny, może który nie został formalny. Przez pana rozpatrzony. Wniosek formalny. Jeszcze przed posiedzeniem zgłosiliśmy jako Nowoczesna jeszcze proszę jeden wniosek formalny, nie który nie został rozpatrzony. Proszę bez zezwolenia przewodniczącego nie zabierać głosu. Przed posiedzeniem jeszcze jeden wniosek formalny, który nie jest zgłaszam rozpatrzony. Zgłaszam się z wnioskiem formalnym o zmianę przewodniczącego. Został zgłoszony wniosek formalny o poddanie pod głosowanie. Czy przechodzimy do dalszego? Ale jeszcze przed posiedzeniem kolejne zgłoszeń wniosków formalnych. Jeszcze przed posiedzeniem był zgłoszony jeden wniosek formalny przez Nowoczesną, pani który poseł, nie jest do tej pory pani poseł, rozpatrzony. Proszę nie zabierać głosu bez udzielenia przez przewodniczącego. Miała pani swój czas, udzieliłem głosu. Pani marszałek, proszę bardzo. Ja na posiedzeniu komisji jestem tak jak wszyscy posłem.
W związku z tym pan poseł nie zgłosił wniosku, żeby w ogóle odebrać głos, tylko żeby odbierać głos tym posłom, którzy nie zadają pytań kandydatom na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trudno bowiem pozbawiać członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prawa do zadania pytania dotyczącego konkretnej osoby, czy też uzyskania informacji na temat, jak widzą procedowanie i sprawowanie funkcji sędziego, bo to są dwie różne rzeczy. Mówimy o kwestiach formalnych dotyczących tego, czy ktoś zadaje pytanie kandydatom i to jest, rozumiem, podniesiony zarzut, czy też to pytanie dotyczy konkretnej osoby celem uzyskania pełnej informacji o kandydaturze. Proszę więc pozwolić członkom Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zadania pytań kandydatom, bo w ten sposób jest możliwość oceny kandydata, oceny osoby, która kandyduje na stanowisko sędziego. I jeszcze jedna kwestia formalna. Wiem, że Nowoczesna, no bo sama jestem członkiem tego klubu poselskiego, zgłosiła dwa wnioski formalne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Rzeczywiście apelowaliśmy... Ja tutaj jestem posłem jak każdy. Apelowaliśmy o to, żeby rzeczywiście dyskusja była konstruktywna. Z uwagi na to, że panowie posłowie nie prowadzą dyskusji na temat i powtarzają te same treści, w związku z tym złożony został wniosek formalny. W związku z tym... Ale przecież był wniosek formalny. Państwo wiecie o tym, że przewodniczący w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wnioski formalne. To państwo przecież dobrze o tym wiecie. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z posłów jest za tym? Pańską rolą, jak marszałka na posiedzeniu plenarnym, pana rolą tutaj jest ewentualne odbieranie lub udzielanie głosu, a więc prowadzenie posiedzenia. Jeżeli ktoś w etapie zadawania pytań kandydatom zabiera głos na inny temat, to pańską rolą i zadaniem jest prowadzenie tego posiedzenia. Pani marszałek, a jeżeli ktoś zgłasza wniosek formalny, to moim obowiązkiem jest poddać ten wniosek pod głosowanie. Pani dobrze o tym wie. No. Czy pan przewodniczący prowadzi listę osób zapisanych do głosu? W związku z tym poddaję pod głosowanie. Lista osób zapisanych do głosu. Kto z pani panów posłów jest za tym, ażebyśmy przystąpili do głosowania? Nie wolno zamykać przecież dyskusji tutaj. No. Po wyczerpaniu listy. Panie przewodniczący, przecież muszą paść pytania do kandydatów. Był czas. Nie, panie przewodniczący. Proszę wstrzymać to głosowanie. Przecież opinia publiczna musi wiedzieć, kogo chcemy wybrać na sędziów Trybunału. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Wysoka Komisja zdecydowała o tym, ażeby przystąpić do zaopiniowania poszczególnych kandydatów. Panie przewodniczący, byli posłowie zapisani do głosu. Nie można... Panie przewodniczący. Panie prokuratorze. Panie przewodniczący, byli... Ja przed wnioskiem formalnym zapisałem się do głosu. Proszę o spokój. Pan pozwolił mi zapytać. Proszę o spokój na sali. Państwo mieliście czas zadawania pytań, wolaliście odczytywać inne dokumenty. Nie, dlaczego państwo nie pytań? W imię transparentności. Komisja zdecydowała nad dalszym tokiem procedowania. Moim obowiązkiem jest kontynuować wolę Wysokiej Komisji. W związku z tym wniosek formalny. I posłów jest... Zgłaszam wniosku w sprawie wyboru zgłaszam wniosek formalny na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zgłaszam się z wnioskiem formalnym. Wniosek formalny był. Wniosek formalny był. Zgłaszam się z wnioskiem formalnym. W trakcie głosowania wniosków formalnych nie ma. Ale był przed. Zgłosiłem się przed. Czy ja mam teraz kandydatom pytania zadać, tylko dlatego, że pan jest posłem?
Miał pan okazję, nie skorzystał pan z tego. Proszę, proszę zająć miejsca, drodzy państwo. Panie pośle Brejza, to nie jest pana prywatny folwark. Proszę zająć miejsca. Proszę zająć miejsce. Wypowiedzi posła. Proszę nie przeszkadzać. Proszę nie przeszkadzać w posiedzeniu komisji. Proszę nie przeszkadzać przewodniczący. Komisji. Proszę mi panu posłów w zadawanie pytań. Proszę zająć miejsce. Proszę panu głosu. Proszę umożliwić posłom zadawanie pytań. Zgłosiliśmy się do głosu, państwa pytań. Ale zgłosiliśmy się do głosu przed wnioskiem formalnym. Jeżeli zgłosiliśmy się do głosu przed wnioskiem formalnym, to po przegłosowaniu wniosku o zamknięcie dyskusji powinniśmy mieć możliwość zadania pytań. Panie dlatego pośle. Pytałem pana przewodniczącego, czy prowadzi pan listę mówców. Jeżeli nie, to wszystkie osoby, które teraz się zgłoszą do głosu, powinien pan umożliwić im zadanie pytań. Jesteśmy na etapie głosowania. No nie jesteśmy na etapie, jesteśmy na etapie zadawania pytań. Panie pośle, nie udzielam panu w tej chwili głosu. Zgłaszam wniosek formalny o zmianę przewodniczącego obrad. Proszę poddać się pod głosowanie. Formalny zgłoszony jeszcze przed posiedzeniem. Jest nierozstrzygnięty formalny wniosek zgłoszony przez Klub Nowoczesny jeszcze przed posiedzeniem. I naprawdę nie zamykajmy oczu na to, że to, co się tu dzieje, budzi wątpliwości także prezydenta Andrzeja Dudy. Pani poseł, prezesa sądu wnioski formalne zgłoszone przez panią zostały rozstrzygnięte w drodze głosowania. Nie, to były dwa wnioski, rozmawialiśmy o jednym. Proszę nie zabierać głosu bez upoważnienia. Proszę nie zabierać głosu bez upoważnienia. Proszę umożliwić zadawanie pytań. Jesteśmy w trakcie głosowania. Kto z pań i panów posłów? Zadaliśmy pytania. Jest za pozytywnym zaopiniowaniem nie pozwólmy, kandydatury pani Julii Anny Przyłębskiej. Proszę, kto jest za? Panie przewodniczący, łamie pan regulamin. Nie udzieliłem panu głosu. Panie przewodniczący, łamie pan regulamin. Nie udzieliłem panu głosu. To nie jest prokuratura w latach 80. Naprawdę. To jest Sejm Demokratyczny. To jest przeciw. Szeregu organów to jest Krajowej przeciw. Rady Sądownictwa. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To są bezprawne działania. Państwowej. To jest przeciw. Proszę pana posła o zajęcie miejsca. Proszę zająć miejsce albo opuścić salę. Proszę pana, proszę nie przeszkadzać. Panie pośle. Proszę, kto się wstrzymał od głosu? Proszę o wyniki. 14 głosów jest za pozytywnym zaopiniowaniem. Zgłaszam się wnioskiem formalnym. I jeden się wstrzymał, nie w trakcie głosowania. Ale nie ma jeszcze głosowania. A teraz wniosek formalny, a nie grupowy. Panie prokuratorze, prawda. Proszę nie przeszkadzać. Panie prokuratorze, zwracam się do pana o poddanie wniosku formalnego o zmianę przewodniczącego. To w jaki sposób pan prowadzi obrady jest panie przewodniczący, jesteśmy na etapie głosowania. Proszę siadać. Nie zabierać głosu bez udzielenia. Proszę w sprawie wyboru pani Julii Anny Przyłębskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego uzyskał pozytywną opinię komisji. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pana profesora Henryka Ciocha. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej kandydatury? Pani nie uczy kultury, panie marszałku. Proszę o spokój. Posłów proszę o zajęcie miejsc. Panie pośle, proszę zająć miejsce i nie przeszkadzać. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Thank you.
stwierdzam, że wniosek w sprawie wyboru. Że wniosek w sprawie wyboru pana profesora Henryka Ciocha został pozytywnie zaopiniowany większością głosów 16, 8 przeciw i 1 wstrzymujący się. Przystępujemy do głosowania nad kandydaturą pana profesora Lecha Morawskiego. Kto z pań i panów posłów jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej kandydatury? Szesnaście głosów za. Kto z państwa jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Szesnaście osób za pozytywnym zaopiniowaniem, 8 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek w sprawie wyboru pana profesora Lecha Morawskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Wysoką Komisję. Poddaję pod głosowanie kandydaturę pana profesora Mariusza Romana Muszyńskiego. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej kandydatury? Dziękuję bardzo. 16 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem, 8. Kto jest przeciw? Proszę. Nie wolno dwukrotnie głosować. W ogóle nie można głosować. 9 przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? I 1. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana profesora Mariusza Romana Muszyńskiego. Przystępujemy do głosowania nad zaopiniowaniem kandydatury pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego. Kto z pań i panów pana posła Piotra Pszczółkowskiego jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej kandydatury? I mam prośbę, żebyście nie klaskali, bo to płakać trzeba naprawdę, co wy robicie, a nie klaskać. Piętnastu posłów za. Kto jest przeciw? Ile? A za? 15 głosów za. Przeciw 9. Kto z państwa się wstrzymał od głosu? Jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że wniosek w sprawie wyboru pana mecenasa Piotra Pszczółkowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego uzyskał pozytywną opinię komisji. Gratuluję kandydatom pozytywnej opinii komisji. Pozostaje nam wybór posła sprawozdawcy. Proponuję pana przewodniczącego Stanisława Piotrowicza. Nie, nie, dziękuję. Sprawozdawca? Chciałem powiedzieć, że to jest skandal, że nie umożliwiono nawet zadawania pytań kandydatom. Po prostu panie prokuratorze, widać stale nie wyrażam. Proszę wyłączyć mikrofon, niektórzy są nadpobudliwi. Panie prokuratorze, proponuję... mam pytania przekazać pisemnie teraz kandydatom, bo to są naprawdę notatki przeze mnie z porządku. Czy ja mogę zabrać głos? Ja mam wniosek formalny. Ja proszę o skierowanie do komisji etyki tych posłów, którzy zwracają się do przewodniczącego per panie prokuratorze. Proponuję, aby sprawozdawcą komisji był pan poseł Andrzej Jaworski. No nie, ale pan poseł się zgadza. Ona nie jest. Można? Ale co? Czy pan poseł się zgadza?
Drodzy Państwo, proponuję, aby sprawozdawcą komisji była pani poseł Małgorzata Wasserman. Wyraża pani poseł zgodę? Czy są głosy przeciwne? Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za tym, aby sprawozdawcą komisji była pani poseł Małgorzata Wasserman? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że komisja upoważniła panią poseł Małgorzatę Wasserman do reprezentowania komisji przed Wysoką Izbę. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie.